Lato to czas przerwy w ligowych rozgrywkach. To nie znaczy, że nie ma piłkarskich meczów i emocji. Na Podkarpaciu niemal tradycją stały się puchary wójtów i burmistrzów, które odbywają się w kilkudziesięciu gminach. Przykładem jest podrzeszowska gmina Świlcza, gdzie taka rywalizacja trwa od ponad 30 lat. Tym razem rozgrywki splotły się z jubileuszem 75-lecia Bratka Bratkowice. Kawał historii, kawał dobrej pracy. Były zloty, są upadki, natomiast co cechuje ten klub, to że nigdy się nie poddaje i zawsze jesteśmy wspólnotą, która sobie pomaga i wspiera. Jesteśmy tutaj po to, żeby wspólnie działać, wspólnie się rozwijać. Mamy zdolną młodzież, która mam nadzieję, że w kolejnych już sezonach zaprocentuje tym, że będą stanowili o sile pierwszej drużyny. Także młody na rybek. O, Bratek strzela na 2-0. Super, nagrało się, tak? To strzelił. Marcin Kłeczek, właśnie jeden z talentów naszych tutaj z Akademii, rocznik 2004. Gdyby bardziej się przyłożył, mógłby naprawdę wyżej grać. W turnieju wzięło udział 6 drużyn z terenu gminy, które na co dzień występują w klasach A i B. Eliminacje wyłoniły drużyny, które zagrały o trzecie miejsce i finał. No, to jest taka rywalizacja drużyn gminnych, która się co roku odbywa i zawsze jest taka satysfakcja, że która drużyna wygrywa Puchar Wójta, to chodzisz podniesionym czołem. I to jest taki laur, to jest taka nagroda, uwieńczenie pracy całego sezonu. Więc tutaj jeszcze w tym naszym przypadku myśmy spadli do B klasy, ale walczymy o finał pucharu, więc to jest jakieś trofeum w tych rozgrywkach w tym roku. Jasne, pamięta pan, kiedy to się zaczęło, ten cały Puchar Wójta? O, na pewno ponad 30 lat do tyłu. Na pewno ma już 30 lat już rozgrywany i to praktycznie jest co roku rozgrywany. W pandemii co nie był, a tak to praktycznie jest co roku rozgrywany Puchar Wójta. Powiedzieć, to trofeum nieraz jest ważniejsze jak liga. Ostatnie mecze odbywały się w Bratkowicach, gdzie po puchar sięgnął miejscowy Bratek, pokonując w finale 3-2 Rudniankę Rudna Wielka. W finale nie było łatwo, nie będę ukrywał. Przeciwnik postawił przed nami, zawiesił wysoko poprzeczkę. Wynik do końca był, wiadomo, no, ważyły się losy tego meczu, ale udało się. Cieszę się bardzo, że tak się potoczyło. Przy okazji udało się zdobyć tytuł Króla Strzelców. Super. Tylko się cieszyć. Szczególna tutaj okazja, także tym bardziej się bardzo cieszymy. No i super. No. W meczu o trzecie miejsce ubiegłoroczny triumfator Mrowlanka Mrowla pokonał Dąb Dąbrowa 3-2. Liczyliśmy zawsze jak na coś więcej. Chcieliśmy walczyć o ponowne zdobycie pierwszego miejsca, bo w Pucharze Wójta nam to bardzo dobrze wychodzi. No ale niestety brakło nam kadry troszkę meczowej. W tych pierwszych dwóch meczach. Dzisiaj to już troszkę lepiej wyglądało. No cóż, trzecie miejsce zadowala, ale tak no nie do końca. Bodajże od 6 lat zdobyliśmy w sumie trzy puchary z pierwszego miejsca, raz trzecie, no i dzisiaj ponownie trzecie, więc tak można powiedzieć, że w przeciągu 6 lat, jeden rok był COVID, ciągle jesteśmy z pucharami, więc jest to wydarzenie naprawdę szczególne dla nas. Gmina Świlcza stoi, można powiedzieć, piłką nożną. Mamy tutaj 6 klubów, które wystartowały w Pucharze Wójta. No i mamy wójta, byłego piłkarza, trenera. Przypomnijmy, że trenera jeszcze do momentu wyboru, tak? Dokładnie tak. Oficjalnie w listopadzie pożegnałem się z drużyną, natomiast do wiosny jeszcze prowadziłem zajęcia z młodzieżą. Niestety z uwagi na dużą ilość obowiązków i brak wolnego czasu, no niestety musiałem zrezygnować, choć jestem na bieżąco na stadionie, nie tylko w Bratkowicach, bo i staram się odwiedzać inne tutaj lokalne stadiony. Działam w Związku Podkarpackim, także to też ta miłość i ta pasja do piłki nożnej na pewno zostanie w pamięci i nigdy nie zginie. Yeah.